people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous eco gravitational magnetic field, and if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nano technology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, is very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it. You are structuring it. And from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working around the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and specialty to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors.
The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners at the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Humanity go from here? What have we tried to do? What if there is more, much more? The Keshe Foundation is proud to announce a new way to bring humanity forward through technology that brings humanity in line with the natural operation of the planet and universe itself. The new
science and technology discovered and developed by the nuclear engineer Moran Kesh centers upon the use and control of magnetical gravitational fields. This new body of knowledge opens the road to hundreds of potential applications, which offer solutions to most of the fundamental problems of the world, such as water, food, environmental contamination, and shortages of energy. The Kesh Foundation is proud to unveil the Kesh Foundation Spaceship Institute. Nestled amidst the beautiful shores of Bari, Italy, the Institute is poised to become a central hub in the spreading of plasma technology and knowledge. With its state-of-the-art 21st century facilities, the Institute will be able to provide students and staff an immersive way to learn the plasma technology, to be the leaders of the new generation of scientists and plasma engineers. The Kesh Foundation has opened the door to the world for peaceful usage of technology that is independent of the limited resources that are available on Earth. This is an understanding of how everything works together in harmony in our universe, and it applies to everything from the smallest to the biggest, from atoms to galaxies. We all are able to collectively work together in pursuit of knowledge, innovation, and solutions for our society. This learning environment is new to the world, where there will be no test to confirm your understanding. The knowledge of everyone will be respected and allowed to flourish in a nurturing environment. Hands-on testing and experimenting will be widely used in conjunction with roundtable discussions to bring all opinions and knowledge forward. Students will be introduced to a change in the ethos of working in collaboration. Students will experience firsthand how we share knowledge in a free and open manner. Graduating students are expected to share the knowledge they gain from the university within their respective communities and nations. All formal teachings, lectures, and presentations will be in the English language, with technology available for immediate translation. Kesh Foundation Spaceship Institute will be offering 3-year executive master programs for undergraduate degree students and 1-year executive master programs for graduate degree students in the following fields: space transportation, new plasma technology, health, agriculture, materials, energy. The health section is designed to make students able to live in space without the need to return to Earth. To this end, the Kesh Foundation Spaceship Institute has found processes for many diseases, including ALS, cancer, coma, epilepsy, multiple sclerosis. Kesh Foundation Spaceship Institute will offer online teaching courses which will enable anyone, anywhere around the world to enroll and increase their knowledge and understanding. Students will have the opportunity to direct their work towards commercial spin-offs and seek funding through the help of the Kesh Foundation. The access to the new science and new technologies is openly available for peaceful use to the benefit of mankind to make a better world today. Now you can be part of the changing world and the new knowledge. All commercial spin-offs are intended to be open source and patent-free. This is part of the core ethos of the Kesh Foundation and the Kesh Foundation Spaceship Institute. Kesh Foundation Spaceship Institute will have its official inauguration on April 21st, 2015, with courses commencing soon after on May 4th, 2015. The students of the Kesh Foundation Spaceship Institute will be the leaders of the future. We will make changes in all areas of space technology, science, medicine, agriculture, and energy. Anyone is able to apply, but acceptance is through invitation only. No prerequisites are required. We will be accepting approximately 250 students for the 3-year Executive Master's Program and 120 students for the 1-year Executive Master's Program. We welcome humanity's participation in the knowledge of the Kesh Foundation Spaceship Institute. Where does humanity go from here? That is up to you. Apply today.
Witamy wszystkich serdecznie na 68. publicznych warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy 16 marca 2017 roku. Gospodarzami programu będzie Paweł Braszka, Piotr Krzysztof, Marcin Zylik. Naszymi nauczycielami pod przewodnictwem doktora Kesze będziemy my i część z naszych gości, których dzisiaj będziemy przedstawiać, i na samym początku programu dzisiejszego spotkania wystąpi Agnieszka i opowie o swoich postępach z systemem balansującym. Następnie zaprosimy Witka, który omówi zastosowanie technologii plazmowej w rolnictwie. Następnie pokrótce Paweł omówi kolejny dzisiejszy warsztat, to był 163. warsztat poszukiwaczy wiedzy w języku angielskim. Następnie po tym omówieniu zaprosimy Kasię, która omówi nam swoje przygody z zastosowaniem technologii plazmowej przy produkcji mydła, i tutaj jeszcze przy okazji być może pojawi się jeszcze kilka innych prezentacji. Następnie przejdziemy do analizy 154. wykładu warsztatu poszukiwaczy wiedzy i na sam koniec przeznaczamy ten czas na prezentację pytania i odpowiedzi, także bez zbędnej zwłoki, Agnieszko, poprosimy Cię o Twoją prezentację, jeżeli możesz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam tutaj się podzielić moimi tutaj osiągnięciami w systemie balansującym. Poczekajcie, bo coś tutaj... O, dobra, już uruchamiam pokaz moich slajdów. Opowiem Wam, co się u mnie przez ten cały czas działo. System zdrowia Łagi, Swarzędz koło Poznania, zapraszamy, podaję tutaj kontakt mailowy, on potem będzie jeszcze powtórzony na samym końcu. Zapraszam do kontaktu mailowego, jak i przez Facebooka. Po kontakcie mailowym podaję również kontakt telefoniczny i umawiamy się tam na wizytę. Co się w ogóle u mnie tutaj dzieje, jak to wygląda, jak w tym systemie zdrowia Łagi w Swarzędzu w miesiącach od stycznia do marca 2017 roku, co tutaj się u mnie działo. Ilość osób, które skorzystały w tym czasie z systemu, to jest około 70 osób. Przekrój wiekowy dość rozstrzelony, od 5 do 85 lat. Największą grupę stanowią osoby w wieku od 30 do 55 lat i tutaj jest mniej więcej równowaga, jest mniej więcej tyle samo kobiet, co mężczyzn. Liczba odbytych sesji, te osoby odbywają mniej więcej od jednej do 10 sesji. Tutaj była jedna pani, która miała 10 sesji, była to osoba z rakiem. A zwykle jest to jedna, dwie, trzy sesje, mniej więcej w takiej ilości. Jeżeli chodzi o dolegliwości, z jakimi pacjenci się do mnie zgłaszają, to takie najprostsze to stany grypowe, katar, bóle i zawroty głowy, ogólne osłabienie lub zespół przewlekłego zmęczenia, nadpobudliwość, zaburzenia snu, choroba lokomocyjna. Zgłaszają się osoby również z nałogami, takimi jak palenie, nadużywanie alkoholu bądź hazard. Problemy geriatryczne u osób starszych, bo jak mówiłam, tutaj mam ten przekrój wiekowy aż do osób 85-letnich. Zespół niespokojnych nóg również tutaj się pojawił. Żylaki, hemoroidy, samoistne krwotoki z nosa, nadciśnienie. To tutaj bardzo często występujące choroby. Zdarzają się osoby właśnie z łuszczycą, z łysieniem plackowatym, z grzybicą stóp, czyli z takimi zmianami skórnymi.
Zaburzenia hormonalne, niepłodność, choroba Hashimoto to tutaj dość częste przypadki. Problemy z układem kostno-stawowym, przewlekłe stany zapalne jelita grubego i najczęstsza przyczyna wizyt w systemie to jest nowotwór, rak. I tutaj często powtarzają się te same jelita grubego, piersi, trzustki, nerki, białaczka, guz mózgu, czerniak bądź mięsaki. To są najczęstsze przyczyny wizyt tutaj u mnie w systemie właśnie choroby nowotworowe. I teraz jeżeli chodzi o odczucia podczas pobytu w systemie, co pacjenci zgłaszają, to po pierwsze uczucie ciepła, zimna bądź wręcz gorąca. Niektórzy czują takie owiewanie, jak gdyby lekkim wiaterkiem. Owiewanie jest, albo idzie od góry, od głowy, albo idzie od nóg. Czasami mówią, że to taki wiaterek, jakby zefirek ich owiewał, tak tutaj czują. Bardzo często pacjenci mówią o mrowieniu bądź drętwieniu w różnych okolicach ciała. Najczęściej są to właśnie okolice zmienione chorobowo, czyli coś tam się po prostu w tych okolicach dzieje. Podczas seansu pacjenci zgłaszają również zawroty głowy, nudności bądź senność. Po dłuższym pobycie w systemie spokój, uczucie harmonii, odejście lęku, strachu. Tutaj również osoby mówią o niesamowitej radości, chce im się śmiać, przejawiają chęć fruwania, biegania bądź skakania i to wszystko właśnie z takiej radości, z takiego śmiechu, taka radość po prostu widać. Jeżeli chodzi o zgłaszane poprawy stanu zdrowia i zmiany samopoczucia, to tutaj notuję, że te zmiany następują w zasadzie natychmiast po skorzystaniu z systemu, jak i do mniej więcej 3 tygodni i miesiąca może potrwać reakcja organizmu. I teraz jakie tutaj zgłaszane są poprawy, początkowe nasilenie objawów i następnie ich ustępowanie. Jest to głównie w przypadku zmian czy zaburzeń kostno-stawowych czy bólów mięśniowych, w momencie kiedy osoba jest w systemie, to bardzo często jest tak, że doświadcza nasilenia się tego bólu, po czym ten ból ustępuje w ciągu 5 minut mniej więcej, to się tak rozchodzi i ten ból się tutaj rozchodzi i nie ma. Bardzo szybko ustępują również dolegliwości grypowe i alergiczne. Pacjenci mówią o bardzo głębokiej relaksacji, o stanie wyciszenia, spokoju. Tutaj pani właśnie, która w systemie była 2 razy, mówi, że ona się nigdy nie czuła tak wyciszona i tak spokojna jak po seansach. Długotrwały sen i zdrowy sen. Osoby zgłaszają właśnie to, że po seansie, kiedy przyjeżdżają do domu, taką ich pierwszą reakcją to jest właśnie sen i to jest taki sen długotrwały, gdzie wstają i są rzeźcy i wypoczęci, czego po prostu na przykład wcześniej nie mieli, tak?
To jest tutaj taka różnica. Pacjenci zgłaszają również przepływ sił witalnych, wzrost energii i chęci do życia. To zwykle obserwuję przy pacjentach z nowotworami, gdzie przyjeżdżają tacy właśnie bardzo zmęczeni, bardzo tą chemią, czy chemioterapią, radioterapią i w ogóle samą diagnozą, tak? I po jakichś tam dwóch, trzech dniach, tak, zgłaszają, że Pani Agnieszko, no znowu chce się mi żyć i mam taki przypływ sił witalnych, wzrost energii, no i chęć do walki. Tutaj również pacjenci z rakiem, z nowotworami zgłaszają poprawę wyników analiz laboratoryjnych i ogólnego stanu samopoczucia, ogólnego stanu zdrowia. Była pani, która 10 lat cierpiała właśnie na chorobę lokomocyjną. Po dwóch seansach choroba lokomocyjna zniknęła, jak po dotknięciu różdżki. Potem na samym końcu przedstawię relację tej pani. Złagodzenie objawów chorobowych. W zasadzie we wszystkich przypadkach, które do mnie się zgłaszają, to złagodzenie objawów chorobowych następuje, bardzo często następuje również całkowita eliminacja. Natomiast tutaj była pani, która miała zaburzenia, to było zaburzenie niespokojnych nóg, tak? I kiedy przyjechała do mnie, to ona mówi, że czuje, że nadchodzi atak, że coś tutaj się dzieje, no to tutaj szybciutko została włożona w system i ten atak, mówi, że nawet nie potrzebowała wziąć lekarstwa i ten atak się taki był bardzo łagodny, mówi, że i od tego czasu po prostu nie ma takich bardzo silnych tych ataków, tylko ataki są łagodniejsze i mówi, że wybiera się do mnie jeszcze. Być może ma nadzieję, że choroba przejdzie całkowicie. Co się tutaj w ogóle dzieje po samym seansie? Bardzo silne oczyszczanie organizmu. To jest zwykle przez przewód pokarmowy, tak? Wydalanie różnych resztek. To są, mówią wręcz o cuchnących paskudnie stolcach, o różnych rzeczach w tych stolcach. Pan mówił o jakichś takich wręcz konglomeratach cholesterolowych. Pani mówiła o jakichś takich śluzowych rzeczach, również przez skórę, tak? Wydalają, to jest potliwość. Troszeczkę taka bardziej śmierdząca i z moczem dużo schodzi. To tak pacjenci tutaj mówią, że ten organizm się mocno po tych seansach oczyszcza. Taką rzeczą, która jest może niezwiązana z samym zdrowiem, to po seansach osoby mówią o poprawie relacji międzyludzkich. Mówią, że coś się w nich zmienia, coś zmienia się w ich otoczeniu. Pan również tutaj jeden był z nałogiem i od tamtego czasu pan nie pije na przykład. To takie zgłaszane poprawy stanu zdrowia i zmiany samopoczucia. Tutaj chciałabym powiedzieć właśnie i uczulić, że te zmiany nie zawsze są tuż po seansie. Często właśnie obserwuje się te zmiany tak w przeciągu, no pojawiają się nawet do 3 tygodni po seansach, tak. Także żeby nie być tutaj niecierpliwym, tylko troszeczkę poczekać, na pewno zmiany tutaj będą następowały.
Jeżeli chodzi o uwagi pacjentów, którzy tutaj się pojawiają w systemie, to cały czas jest ten ciężar kasku i postawa stojąca. Dlatego też dla niektórych osób, które tutaj przyjeżdżają i mają problem właśnie z postawą stojącą i z ciężarem kasków, wstawiłam krzesło do siedzenia i umocowałam kask na szynach ponad ich głowami. Także też to wszystko ładnie działa. Mam nadzieję jeszcze tutaj może z Markiem zrobić taką opaskę z gansów zamiast kasku i wymiennie tutaj też stosować. Jeżeli chodzi o moje obserwacje i uwagi, o stosowane techniki pracy z pacjentami. To są wybrane techniki kwantowe i relaksacyjne. Zastosowanie tych technik daje efekt synergiczny, czyli wzmocnienia efektu działania systemu balansującego. Duże znaczenie ma osoba samego prowadzącego, jak i atmosfera podczas zabiegu, a także nastawienie pacjenta. Zauważyłam, że pacjenci, którzy poddają się tej terapii, są do niej przekonani, uzyskują dużo lepsze wyniki niż osoby, które podchodzą sceptycznie do zabiegu. Bo na przykład ktoś przywiózł mamę, mama w to nie wierzy. Natomiast zmiany są, bo te osoby zgłaszają, że są zmiany, ta poprawa zdrowia następuje, natomiast następuje dużo wolniej. Taka moja tutaj uwaga. Pracuję również z osobami na odległość, umawiam się wtedy na Skype'a, umieszczam mentalnie osobę w systemie i tak po prostu pracuję. Tutaj taki seans miała nasza Alicja ze mną, może się tam pochwalić swoimi odczuciami. Dobra nowina, tak? Planowana jest rozbudowa systemu, no, może unowocześnienie tego systemu. Na pewno będzie ten system rozbudowany, wzmocniony o 4 magrawy. Być może, że będzie nowy w ogóle zrobiony system. Jest to w planach. I tutaj obiecana relacja pani, która właśnie pozbyła się dolegliwości lokomocyjnych. Pani miała bardzo silne bóle głowy, zawroty głowy. Każda wręcz podróż to była dla niej męką. To były tak silne stany, nazwałabym to stanami wręcz migrenowymi, że pani była po prostu wręcz nie do życia, tak? Musiała brać silne leki. Po dwóch seansach pani napisała, pani Agnieszko, dziś przejechałam całą tą długą trasę jako pasażer, bez konieczności brania leków i objawy choroby lokomocyjnej się nie pojawiły. Po 10 latach męki nareszcie mogę swobodnie podróżować. Jeszcze raz dziękuję pięknie za okazaną pomoc. To jest tutaj, myślę, że najlepsze świadectwo tego, że system działa, że się tutaj u nas dobrze dzieje. Zapraszam osoby zainteresowane do Swarzędza koło Poznania. Obowiązują wcześniejsze zapisy na sesję. Kontakt przez maila to jest systemzdrowia@gmail.com, bądź można mnie szukać na moim profilu facebookowym Agnieszka Serwetnika. Wszystkim zainteresowanym osobom podaję wtedy kontakt telefoniczny, już umawiamy się wtedy telefonicznie, ustalamy termin, kiedy przyjeżdżacie do mnie. Czekam. Także dziękuję wszystkim osobom, które do tej pory skorzystały z systemu zdrowia, za zaufanie i wszystkie dobre słowa oraz uśmiechy, którym mnie obdarzaliście. Utwierdza mnie to w przekonaniu wyboru właściwej drogi. Dziękuję tutaj wszystkim za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do Swarzędza i zapraszam do kontaktu. Oddaję głos do studia. Dziękuję. No fajnie, dziękuję bardzo. Agnieszko, tutaj myślę,
że możemy zaprosić kolejną osobę. Piotrek, jeżeli mógłbyś przejąć tutaj. Halo, halo, Piotrek, jesteś tam? Miał być Witek. Myślę, Paweł, że kontynuacja tutaj ze względu na czas, przełożymy tę prezentację dotyczącą systemu balansującego, a bardziej może sposoby korzystania z tego systemu po tym ciekawym wystąpieniu Agnieszki na przyszły tydzień. Natomiast Witek, z racji tego, że pewnie oczy już na zapałkach, to może Australia i agro, tak jak rozmawialiśmy na początku. Powiem, absolutnie. Okej, okay, świetnie. To zapraszamy. No, dziękuję bardzo za zrozumienie i witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, także rzeczywiście porozmawiamy sobie troszeczkę dzisiaj o tym, o czym pani Lisa McDonald ostatnio robiła prezentację, tylko ja tutaj włączę share screen. Już pytanie, czy widać? Tak, tak. Widać tablicę. Dobra, no to słuchajcie, otóż... Właśnie. Jeżeli chodzi o neutron, to neutron jest to połączona siła protonu i elektronu. Dlaczego na to została uwaga zwrócona tutaj? Otóż dlatego, że analogicznie siła naszej duszy, można powiedzieć tak, jest to analogia do neutronu i właśnie jest to połączenie, nasza emocjonalność i fizyczność, to jest jak gdyby właśnie ta analogia protonu i elektronu, bo każdy z nas jest w pewnym sensie, można powiedzieć, reaktorem zawierającym star formation, czyli ten układ gwiazdy i twoja emocja to jest interfejs, czyli centrum sterowania pomiędzy sferą fizyczną i duszą. Wmawiano nam w szkole i tak dalej, że wszystkie wartości pokarmowe otrzymujemy z pożywienia, prawda? Ale to nie jest prawda. Ponieważ my nie jesteśmy tylko ciałem fizycznym, posiadamy aurę, czyli analogię do naszej magnetosfery, którą posiada nasza Ziemia. W związku z tym mamy również wiele innych interakcji związanych z naszymi polami. Tylko 20% naszego pokarmu, czyli interakcji pól, jakie stanowi nasze pożywienie, to właśnie jest jedzenie, które przyjmuje nasz system pokarmowy. No a jak wiemy, uczono nas, że to jest całość, prawda? A tak naprawdę to jedzenie w naszym żołądku staje się plazmą, czyli gansami. Żołądek gansuje jedzenie, a dopiero reszta systemów, na przykład system limfatyczny, pobiera te gansy, czyli te pola i tak właśnie odbywa się nasz proces żywienia. Z kolei płuca zaopatrują organizm tlen, azot i inne pola, które przedostają się do krwi, a krew, jak wiemy, związana jest z naszymi emocjami. Czyli płuca karmią nasze emocje. Z kolei nasza skóra również transferuje pola. Nasza skóra posiada takie trzy warstwy. Jest warstwa tak zwanego białego tłuszczu, która transferuje pole CO2. Potem jest warstwa zewnętrzna, warstwa, która jest taką warstwą nanocoatingu, czyli generalnie my jesteśmy, słuchajcie, znanocoatowani. No i jest warstwa aminokwasów, czyli warstwa tego tłuszczu, który pobieramy analogicznie jak liście, czy tam w ogóle rośliny, czy tą produkcję CO2, którą robimy w naszych słoikach. Następny element procesu, można powiedzieć, odżywiania się, to są nasze oczy. Tak, myjemy normalnie, oczyma jemy. Czyli pobieramy tą energię, oglądając kolory, kształty, czyli jak widzimy, kolory mają dla nas istotne znaczenie. Czyli również, słuchajcie, jemy uszami, tak. Dźwięki to elementy przekazu energii, czyli nasze uszy to jest również ważny organ pokarmowy. Tak samo zapachy, smaki to są również elementy przekazu energii. Czyli jak widzimy, karmimy się muzyką, sztuką, zapachami, smakami, kolorami, kształtami, praktycznie wszystkim, co nas otacza. Dlatego w kulturze ludzkiej wytworzyła się muzyka, sztuka wizualna, kulinarna i tak dalej. Czyli no, w zależności teraz od jakiegoś takiego naszego wewnętrznego rozwoju, to niektórych ciągnie bardziej do muzyki klasycznej, innych do rocka, innych do jazzu, a innego do Highway to Hell, prawda? W każdym razie mamy wiele źródeł zasilania, jak widzimy, i tylko 20% to jest nasze pożywienie. W każdym razie rośliny
Jak wiemy, to są żywe reaktory pól magnetyczno-grawitacyjnych. I one generalnie nie pobierają ze środowiska składników materialnych. One żywią się polami, czyli gazami. Jeżeli dajemy im nawozy, to nie po to, żeby one wsuwały ten nawóz, tylko po prostu, żeby miały pola, z których mogą właśnie czerpać te gansy, które im potrzebne. I jeżeli chodzi o nawozy, to tym lepsze, im bardziej są zgansowane, czyli rozłożone, przegniłe i tak dalej, bo to właśnie są procesy gansowania. I wszyscy, zarówno rośliny, zwierzęta, jak i ludzie, jak i najmniejsze bakterie, jesteśmy połączeni ze sobą poprzez aminokwasy, czyli właśnie siłą pól aminokwasów. I te połączenia można obliczyć, licząc masę atomową pierwiastków odpowiedzialnych za poszczególne elementy. To jest taki dość ciekawy, teraz będą takie ciekawe przykłady, jak to się oblicza. Otóż oblicza się na podstawie ciężaru tych mas poszczególnych atomowych, czyli bierzemy tablicę układu kresowych pierwiastków, który o tak mniej więcej wygląda, znamy to dobrze, prawda, ze szkoły, i sobie tutaj obliczamy. I tak powiedzmy przykładowo, o, tutaj jest nasza krew, która ma, za którą odpowiedzialne jest żelazo, czyli żelazo, jak wiemy, ma siłę pola, czyli tę masę atomową równą 55. Za naszą sferę z kolei fizyczną odpowiada miedź o masie atomowej 63. Za nasze emocje odpowiada cynk o masie atomowej 65. A z kolei za sferę duchową odpowiada jod o sile 129. Czyli jak rozumiemy, możemy stosować odpowiednie również gansy, jak się nauczymy obliczać te pola, to możemy gansy na różne problemy i również się leczyć. Czyli jeżeli popatrzymy teraz, powiedzmy, na rośliny, o, to zobaczymy tutaj dużą analogię, bo na dole widzimy chlorofil, prawda? A chlorofil to jest jak gdyby taki odpowiednik naszej krwi. I chlorofil ma, pole magnezu jest odpowiedzialne za chlorofil, czyli 24. Potem za sferę fizyczną odpowiedzialny jest krzem, który ma liczbę atomową między 28 a 30, potem za emocje siarka między 32 a 40 i za sferę ducha jest odpowiedzialny cynk. I teraz słuchajcie, jak popatrzymy, wróćmy jeszcze na sekundkę do poprzedniej tablicy, popatrzmy, tutaj za sferę duchową odpowiedzialny jest cynk, a jak popatrzymy na nas, czyli na ludzi, o, to cynk odpowiedzialny jest za naszą emocję. I tu jest właśnie taka duża analogia, że sfera duchowa roślin karmi sferę, można powiedzieć, emocjonalną człowieka, prawda? Sferę emocjonalną człowieka i odwrotnie. Także tu jest dużo takich bardzo, bardzo ciekawych relacji, jak to wszystko poznamy. I rośliny rozwijają się poprzez to, że generalnie dają, można powiedzieć. Dają bezwarunkowo, bo przecież wszyscy je jemy, jedzą je nie tylko ludzie, ale owady, zwierzęta. Jemy generalnie każdy element rośliny, korzenie, owoce, kwiaty produkują pyłek dla pszczół i tak dalej. Czyli generalnie rośliny w pewnym sensie są stworzone do tego, żeby tak totalnie bezwarunkowo dawać. No a proces dawania jest bardzo w dużym stopniu związany z rozwojem różnych istot, nas zresztą, ludzi też. Było wiele badań prowadzonych w kwestii zachowania się roślin względem ludzi, jeżeli chodzi o ludzkie emocje, prawda? Czyli chodzi o to, że rośliny czują, czy podchodzi do nich człowiek z nastawieniem pozytywnym czy negatywnym. Badano na przykład wykrywaczem kłamstw, tak zwanym wariografem, i wyraźnie widać zmiany w rezystancji, jeżeli podchodzi do nich osoba na przykład przyjazna i taka druga z siekierą. Także no, widzimy, że rośliny reagują, że jest tu jakiś taki kontakt i posiadają jakąś swoją świadomość na jakimś poziomie. W każdym razie Lisa McDonald mówi, że wierzy, że nadejdzie taki czas, że będziemy rozumieć się z roślinami, komunikować się z nimi i nie będziemy ich zjadać. W każdym razie mówi, że co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o rośliny,
jeżeli w jakimś sensie je pielęgnujemy, to żeby dokarmiać ich po pierwsze wodą plazmową, znaczy wodą cynku, CO2 i aminokwasami. Jeszcze, żeby im dodać energii, to dobrze im dawać troszkę jest CH3 i jako jedzenie, czyli minerały, dodawać im gaz z wody morskiej. W każdym razie Lisa też tutaj wspominała o takim temacie, którego jeszcze za bardzo nie poruszaliśmy, że ona do pewnych badań stosuje elementy radiestezji, czyli wahadełko po prostu, żeby, bo wiadomo, że w tej technologii plazmowej nie ma badań, możliwości powiedzmy w jakimś sensie użyć jakichś mierników, żeby cokolwiek zbadać. Potem na końcu tego spotkania jak zwykle są różne pytania i było pytanie do Lizy, jak ona robi gaz z jodyny. I ona powiedziała, że albo robi je na dwa sposoby. Jeden to jest taka roślina, którą jak na plażę się pójdzie, to można zebrać, może wyrzuca, tak się nazywa kelp, taka morska roślinka, bardzo tutaj popularna. Ja też robiłem właśnie z tych roślin gaz, ona wygląda mniej więcej w ten sposób pod wodą, a tu jak już może ją wyrzucić na brzeg. I druga metoda to jest zrobienia z płynu Lugola, właśnie robi również gaz z jodyny. Co jeszcze w tej kwestii tych pytań było ciekawego? Otóż Lisa powiedziała, że Arband dał jej pewną radę. Ona mówi tak, że jeżeli robisz gaz z jakiegoś metalu, to najlepiej mieć dwie płytki tego samego metalu, ustawić jedną na plusie, drugą na minusie na małym prądzie, i wtedy po pewnym czasie jedna z tych płytek zabarwi się na czarno, co będzie oznaczało, że po prostu się znadokołtowała. I to jest proces znadokołtowania elektryczny. I potem, jak się znadokołtuje, to zaczyna się produkować gaz. I ona mówi, że właśnie w ten sposób w tej chwili robi. Słuchajcie, także tak mniej więcej wygląda kwestia, jeśli chodzi o to spotkanie odnośnie roślin, rolnictwa. A teraz chciałem wam w skrócie jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Otóż ja zajmuję się już od dość długiego czasu właśnie radiestezją, głównie wahadełkiem. I chciałem tak krótko powiedzieć na ten temat, bo co to w ogóle jest radiestezja? Jest to komunikacja ze samym sobą, komunikacja z naszą własną podświadomością. Czasem dochodzą do nas jakieś takie intuicyjne przeczucia na przykład, prawda? I potem jak to nauczymy się wsłuchiwać w to, to okazuje się, że wiele prawdy tam te przeczucia do nas mówią. I teraz można z tą podświadomością komunikować się również w troszkę inny sposób. Właśnie zupełnie konkretnie zadawać jej pytania i na to może nam odpowiadać. Jednym z takich prostych narzędzi do używania do tej komunikacji jest wahadełko radiestezyjne. Także najpierw powiem parę słów na temat wahadełka, bo tu jest tak dość dużo zamieszania w tym temacie, żebyśmy oczywiście nie dali się wpuścić w kanał lepszych, na przykład lepszych i gorszych wahadełek. Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że nie ma lepszego i gorszego wahadełka. Wahadełko to jest tylko wskaźnik. Żebyśmy nie myśleli, że wahadełko to tam musi być jakieś super, nie wiadomo jakie, kryształowe, złote, nabijane diamentami. Nie, absolutnie. Wahadełko to jest wskaźnik. A wskaźnik to jest coś takiego, jak na przykład jedziesz autem i on ci pokazuje prędkość, prawda? Wskaźnik. Albo jakiś masz amperomierz, woltomierz, masz na nim wskaźnik. Ale to nie amperomierz, to nie wskaźnik ma być jakiś super, nie wiadomo jaki, tylko amperomierz ma być dobry, prawda? A wskaźnik to jest tylko wskazówka albo zegarek, prawda? To zegar ma być dobry, bo jeżeli ktoś uważa, że o, mam dobre wahadełko, mam lepsze, mam gorsze, to tak jakby ktoś powiedział, że o, słuchaj, mój zegarek mi ostatnio coś źle chodzi, ale wymienię mu wskazówki, bo ma teraz takie kiepskie plastikowe, wymienię mu na złote, to już mi będzie chodził tak super dokładnie. Bzdura totalna, rozumiemy, prawda? Czyli chciałbym zacząć od tego, żebyśmy zrozumieli, że nie ma dobrych i złych wahadełek. Każde wahadełko jest dokładnie takie samo, to ty masz być dobry, prawda? Co może być wahadełkiem? Dokładnie wszystko, co weźmiesz do ręki i się waha, prawda? Wszystko, co weźmiesz i dynda, to możesz tym sprawdzać. Oczywiście tam są jakieś kwestie, żeby to miało odpowiedni ciężar i długość sznurka. To są tylko dwa
dwa elementy, ale czy to będzie jakiś pierścionek na sznurku, czy obrączka, czy to będzie cokolwiek przywiążesz, zawiążesz, czy to będzie herbata ekspresowana na nitce, prawda, to generalnie nie ma totalnie żadnego znaczenia. Powiem wam teraz, co ja używam najczęściej jako wahadełko. Otóż ja jako wahadełko używam kluczyki do samochodu. Tak, ustawiłem sobie kluczyki na taką odpowiednią długość łańcuszka i wtedy gdziekolwiek jestem, na przykład obojętnie, czy na ulicy, czy w sklepie, czy gdzieś, po prostu sobie dyndam kluczykami, tak, i mam tik nerwowy, prawda, nikt nie wie, co ja robię, sobie trzymam kluczyki w ręku i mam prawo. I wtedy możesz badać wszystko, natomiast jakbyś miał jakieś super wahadełko i nagle wyjął w sklepie, bo chcesz zbadać, czy ten chleb jest lepszy od tamtego, czy te jajka są lepsze od tamtych, a dość często ja takie badania robię, chleba akurat nie jem, ale jajka bardziej, czyli to wtedy by patrzyli na ciebie troszkę tak, co ten facet tu wyprawia. No jak sobie trzymam kluczyki, no to co, wolno. I teraz pokażę wam taki wstępny, o właśnie taki film zrobiłem, szybki. Tutaj widać, to są moje kluczyki. O, i popatrzmy teraz. Dobra, słuchajcie, i teraz czym się różni to, co wam tutaj pokazałem na tym filmie, od radiestezji? Bo teraz w tym przykładzie po prostu trzeba było się skoncentrować. Wahadełko wykonuje ruch taki, w poprzek, prosto, dookoła. A teraz radiestezja różni się tym, że przestajesz koncentrować się na tym, co wahadełko ma robić, a w umyśle tylko i wyłącznie utrzymujesz jedno pytanie. Jakie pytanie? No, pytanie takie, o jakie ci chodzi. Czyli na przykład ustawiasz sobie jakąś tam witaminkę, lekarstwo czy cokolwiek, to jest taki przykład, bo to jeszcze wszystko można robić, i zadajesz mu pytanie, czy to lekarstwo jest dla mnie dobre. I oczywiście zanim mu zadasz to pytanie, musisz ustawić kod, czyli jeżeli porusza się przykładowo od tego lekarstwa do ciebie, tak łączy jak gdyby, znaczy jest dobre. Jeżeli w poprzek, znaczy, że to jest złe. Oczywiście może się jeszcze tam pod kątem jakimś poruszać, co może oznaczać, że o tam średnio dobre, tam troszkę tylko, no i wtedy szukamy ewentualnie czegoś lepszego. Czyli utrzymujesz tylko to jedno pytanie. Czy wahadełko działa dla każdego? Okazuje się, że nie dla każdego, ale nie dlatego, że są osoby, które jak gdyby nie mają do tego predyspozycji, tylko dlatego, że nie wykształciły, nie nauczyły się jeszcze utrzymywać w umyśle przez dłuższy okres czasu jednego pytania. Mają taki rozproszony trochę umysł, tak się zacznie niby koncentrować, ale zaraz wypada i tysiąc innych różnych myśli wpada. I to jest właśnie blokada przed możliwością używania wahadełka. Ale to jest kwestia tylko i wyłącznie do przetrenowania. Wahadełko jest najlepsza metoda do medytacji. Tak, praca z wahadełkiem to jest najlepsza medytacja, bo wtedy musisz umieć utrzymywać tą jedną właściwą myśl, o którą ci chodzi. Czyli bierzemy wahadełko,
wyłączamy mózg w tym sensie, żeby mu już nic absolutnie nie sugerować, tylko utrzymujesz pytanie, czy to lekarstwo, czy to jedzenie, czy ta witaminka, czy ten, nie wiem, minerał na przykład, czy jakiś tam jest dla mnie dobry. I to samo może być w sklepie, kupując na przykład cokolwiek. Idziesz do sklepu, kupujesz na przykład, nie wiem, co jajka, powiedzmy, ja mi się czasem tak zdarza i widzę, jest 6 różnych firm, które sprzedają, prawda, które opakowania leżą jajka. No i ja, co ja wtedy robię? No bo nie wiem, które najlepsze. Biorę sobie wahadełko i pytam, czy to jajka były lepsze, czy te są z free range, czy te są tam. I dość często okazuje się, że wcale nie te najdroższe są najlepsze. Zatem się okazuje, że te średnie albo te wręcz najtańsze są lepsze od tamtych. I teraz to jest taka najprostsza metoda badania, czyli wahadełko albo tak samo możesz wahadełko jako kod ustawić, że obraca się w prawo albo w lewo, czyli na przykład w prawo jest tak, w lewo jest nie i teraz różne pytania zadawać. Jeszcze jest następny krok wtajemniczenia, to jest tak zwane badanie na skali. I też Wam to w tej chwili pokażę o następny taki krótki film. Thank you.
No fajnie, słuchajcie, także to taki wstępny, instruktażowy film. Myślę, że być może coś tam wniósł, coś tam dał. Rozumiemy już, że praktycznie radiestezja to nie jest żadna magia, żadna sprawa, powiedzmy, niedostępna dla nas. Może to robić dokładnie każdy. Nie dawajmy się wpuszczać w maliny, że musimy mieć jakieś super nie wiadomo jakie wahadełka, bo to jest tylko marketing. Jak ktoś mówi, że musisz mieć jakieś kryształowe nabijane diamentami, to tylko chce pieniądze od ciebie wyciągnąć. Wahadełkiem, jak rozumiem, może być wszystko. Na pewnym etapie, jak już nauczymy się tego, to można w ogóle wahadełka nie używać. Zobaczcie, że sama ręka ci się porusza. Jak tylko zadasz pytanie, to takim już ludziom, co zajmują się radiestezją od lat, to przy koncentracji już sama ręka idzie i pokazuje właściwe tam ruchy, kierunki i tak dalej. Słuchajcie, także to tak mniej więcej na dzisiaj. Może za każdym razem coś tam sobie powiemy właśnie w tych kwestiach. Jak jakieś pytania się nasuną, to też możemy sobie jeszcze więcej na ten temat porozmawiać. A na razie dziękuję bardzo i oddaję głos do studia. No, dzięki bardzo, Witku. Czy mamy tutaj osobę od Mydełek? Czy jest osoba tutaj obecna u nas na panelu? A jeżeli jest w osobach, powiedzmy, oglądających, to proszę łapkę podnieść, bo ja tutaj nie wiem, czy Kasia, tak, to była osoba? Tak, Nick Kat, Paweł, zgłosiła się na... Okej, dobra, fajnie, dzięki bardzo. Halo. Już powinniśmy mieć Kasię na... Okej, halo, czy słyszysz nas? O, słychać mnie? Dobry wieczór. No, dobry wieczór. A mogłabyś trochę bliżej mikrofonu? Jakby się dało? Właśnie nie wiem za bardzo, gdzie on jest, ten mikrofon tutaj. Okej. Okay. Nie wiem. Teraz jest lepiej? No teraz jest lepiej, pewnie. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie tu w ogóle mówić. Okej. Okay. No dobra, to oddaję tobie wtedy głos. Chciałabyś podzielić jakieś zdjęcia albo coś? Tak, tak, też mam zdjęcia. Tych. A wiesz, jak to zrobić? Nie. Okej. Okay. No przynajmniej prosto i szczerze. Masz na samym środku, masz, jak spojrzysz na swój ekran, to na samym środku masz share screen, share screen to się tak pisze. Taka zielona ikonka prostokącika ze strzałeczką ku górze. Słuchawki też są? Nie, słuchawek nie ma. To byś musiała, jak masz ten czarny pasek na samym dole okna zoomowskiego. Tak. Na samym środku masz ikonkę, która jest opisana z Share Screen. Scyryen. Ja mam po niemiecku, to i teraz to widzę. Musiałam po prostu myszką poruszyć. Aha. I się wtedy no to wyświetla. To ja nie jestem z prehensji dojść, także sorki. Kasiu, zielona ikonka na dole, na środku. Tak, jest oczywiście. Mam wcisnąć teraz już? Tak, jak ją klikniesz, no bo lepiej jakbyś mówiła przy jakimś tle, a więc twoje mydełka mogą być tlem. Czyli jak to klikniesz, to wtedy wyskakuje ci kolejne okno i z niego sobie wybierasz, co chcesz podzielić. Masz to? Ja przygotowałam sobie ten cały taki, można powiedzieć, no pakiet, nie wiem jak to się na to mówi, tych zdjęć, który mam na swoim komputerze na pierwszej stronie właśnie, na tej głównej stronie. I wydaje mi się, że to chyba będzie to pierwsze. Tak, to jest tutaj. Okej. Okay. O, widać teraz? Coś się dzieje, pewnie. Coś widać. No dobra, to oddaję tobie głos, ty możesz tutaj sobie zrobić tło z tego i możesz nam opowiedzieć co, z czego, oczywiście jakie oddziaływania i tak dalej. No to oddaję tobie głos. Dobrze, ale widać to zdjęcie w tej chwili już? Tak, widać. Super. Jakbyś mogła je sobie powiększyć tak, żebyśmy niekoniecznie musieli widzieć twoje ikonki. Tak, już oczywiście. Teraz to powiększyć.
To może on, może tak? O, może być. Tak pewnie. Jest OK? Mhm. Dobra. Więc dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie i że mogę przedstawić swoje pierwsze mydło plazmowe, które zrobiłam w swoim życiu. Więc jest to też niesamowita przygoda dla mnie, że w ogóle mi to mydło wyszło. Jestem też pod ogromnym wrażeniem. Mydło na tą chwilę jeszcze nie jest za bardzo do użycia, ponieważ użyłam do niego oleju kokosowego. Olej kokosowy ogólnie wysusza skórę. Jest bardzo dobry dla organizmu, do smażenia. Pasta do zębów też jest wspaniała z oleju kokosowego. Ale ogólnie do kremów, kremy w kremach się nie nadaje i w mydłach też jest dosyć trudny do ogarnięcia, ponieważ musi długo dojrzewać i z tego, co się też dowiedziałam, mydło też musi dojrzewać, tak jak ser. Czym dłużej dojrzewa, tym jest lepsze i lepiej się mydli i jest dużo fajniejsze. Więc jest to mydło owsiane z mleka owsianego, które też sama zrobiłam, to mleko z płatków owsianych. Płatki owsiane zmiksowałam z wodą plazmową, więc tutaj do tego mydła poszło jakieś ze 2 litry wody, ponieważ w pewnym momencie zaczęło mi się po prostu betonować mydło. Ci, którzy robili kiedykolwiek mydło, wiedzą, że to jest ogromne ryzyko w robieniu mydła, kiedy powstaje właśnie ten tak zwany beton. Ja dostałam ogromnej paniki, w której właśnie zaczęłam ogromnymi ilościami wlewać wodę plazmową. Miałam ją pod ręką ogromną ilość też przygotowaną, dlatego mogłam sobie na to pozwolić i dosyć dużo tej wody poszło, no około 2 litry to na pewno. A możesz powiedzieć, co za wodę użyłaś, z nad jakich gazów? Z CO2. Okej, tylko CO2? Tak, tylko. Okej, dobra. Mhm. Zdecydowałam się tylko na tą wodę, ponieważ jest ona dla każdego, dobrze działa na każdego człowieka według mnie. Z moich doświadczeń na tą chwilę. I dlatego tą wodę wykorzystałam. Więc mleko składa się z, nie mleko, tylko mydło składa się z mleka owsianego, z oliwy, z oliwek, z oleju kokosowego. Jest tu też olejek pomarańczowy i jest też węgiel aktywny. Dlatego one są, te mydełka, ja to teraz pokażę trochę dalej tych zdjęć. Dlatego te mydełka są takie troszeczkę, o tak jak tutaj teraz na tym zdjęciu widać, trochę czarnawe punkty mają. Oczywiście jest do mydła też użyta soda kaustyczna. Jest to łuk zrobiony z sody kaustycznej, się to nazywa łuk, który robi się do mydła. Ja go zrobiłam w mleku owsianym. Też jest to dosyć trudny proces, ponieważ wiadomo, robiłam też gansy spożywcze, także wiem, że bardzo często robi się pod wpływem właśnie sody kaustycznej, robi się ogromna pulpa z produktu danego, który później rozrabiamy też dodatkowo jeszcze wrzącą wodą. I to samo się tutaj zdarzyło. Zrobił mi się ogromny taki, no, taki glut z sody kaustycznej i z mleka owsianego, który później musiał, oczywiście musi to wystygnąć do pewnej temperatury. Trzeba też używać do tego termometru. I mniej więcej, żeby ta temperatura tego ługu, no u mnie w tym momencie to była ta pulpa, ten taki glut, żeby te identyczne mniej więcej temperatury miały też te wszystkie oleje. Więc tutaj też jest bardzo, trzeba uważać, ponieważ wiadomo, że soda kaustyczna jest żerącym środkiem, jak wszyscy o tym wiemy. Więc zalecam tutaj też rękawiczki i okulary. I też można jakiś fartuch założyć, bo można się oblać i trzeba mieć przy sobie też ocet, bo w razie, kiedy się poparzymy tym ługiem, kiedy nam coś, cokolwiek spryśnie gdzieś na ciało, bo tutaj chodzi o nas, nie o nasz, no ale trzeba uważać ogólnie, więc od razu wtedy musimy te miejsca na ciele posmarować octem. Dodałam też do tego mydła dodałam też łyżkę cukru i łyżeczkę soli, dużą łyżkę cukru i łyżeczkę soli,
ponieważ jedno i drugie działa bardzo dobrze na mydło. Jedno pieni mydło, a drugie mydło bardziej robi twarde. Jest to mydło zrobione z ogromnej ilości oliwy, z oliwek. Jest tam, było aż 800 gram. Ja mogę później, jeżeli jest ktoś zainteresowany, mogę później napisać cały skład. Dodałam też olejek pomarańczowy. I w tej chwili to mydło jest, ono ma już drugi tydzień. Udało mi się to mydło w końcu pokroić. Musiałam je rozlać też. Ono w ogóle nie zastygło tak, jak ja bym chciała, żeby zastygło, bo później zaczęło się już trochę rozdzielać od wody, ponieważ tej wody było dużo, dużo za dużo. No ale rozłożyłam je fajnie na talerze i pokroiłam je po prostu. I w tej chwili one już dojrzewają, schną, dojrzewają, ale nadal nie są jeszcze dobre do użytku takiego na co dzień. No, jakbyś, a to mówisz, mogłabyś przedstawić ten skład teraz, czy później byś chciała? Nie zrozumiałam nawet jednego słowa, przepraszam. A tak mnie przerywa, bo co mi coś przeskoczyło. Serki. Czy ten skład możesz na samym końcu też pokazać, bo ja myślę, że to by była też taka jak gdyby pełna informacja wtedy dla wszystkich, którzy to oglądają. Oczywiście, jeżeli to nie ma problemu. Nie, absolutnie. Ja mogę ten skład na czacie napisać. Dobra, nie ma problemu najmniejszego. Fajnie, dziękuję bardzo. Super. Aha, i przepraszam, jeszcze wtrącę, bo jeszcze zrobiłam krem. Jeszcze mam jeden krem. Ten krem, nie wiem, czy mogę też o tym powiedzieć. Przepraszam, tutaj zdjęcia tak bez zapytania. Wrzucam od razu. Można, tak? Śmiało, pewnie. I zrobiłam też krem. Jest, nie chwaląc się, ale ja lepszego kremu w życiu nie używałam. Nie wiem, już też rozdałam dużo próbek tego kremu i wszyscy są pod niesamowitym wrażeniem. Też jest ten krem na bazie dosyć dużej ilości też wody plazmowej, też wody z CO2, tylko. Krem ma w sobie masło kakaowe, masło shea, olej z jojoby, olej makadamia, witaminę E, no i oczywiście wodę. Wodę, olejek różany też jest i emulgator, bo emulgator do kremu zawsze musi być. Więc ja tutaj też rozprowadziłam, jak widać tutaj na ręku, jaka jest konsystencja tego kremu, żeby było widoczne, jak fantastycznie to woda, jedynym płynem, jaki tutaj w sumie takim łączącym jest właśnie woda plazmowa, która no, według mnie wspaniale tutaj połączyła te wszystkie składniki ze sobą. I tak jak tutaj widać na tym zdjęciu, rozłożyłam sobie ten krem na ręku. Może by było tutaj widać właśnie. O, właśnie tutaj. Jest naprawdę wspaniały ten krem i też mogę, jeżeli jest, nie ma żadnego problemu, mogę cały skład też opisać, wszystko. Też wyszedł ten krem naprawdę wspaniały. A jaki w sumie był cel tego kremu? To jest jakiś nawilżający, czy to jest jakiś taki, nie wiem, ogólnego zastosowania? Ten krem jest ogólnego zastosowania. On jest do każdej skóry. Jego można też do rąk używać, do całego ciała, jako balsam, jako do twarzy. On jest dobry do wszystkiego, ten krem. Ja po prostu, dlaczego zrobiłam ten krem? Ponieważ ostatnio mam ogromny problem z dobraniem sobie jakiegokolwiek kremu. A używałam najróżniejszych i zaczęłam oliwę stosować, po prostu oliwę z butelki, oliwę z oliwek, oliwę lnianą, ale brakowało mi tego zapachu, no jak to kobiecie, wiadomo, te kosmetyki to jednak jakoś tak przyjemniej zawsze jest na twarzy i zaczęłam eksperymentować z kremami. Dlaczego? Jeżeli zrobiłam mydło, to czemu mam nie zrobić własnego kremu? Dokładnie. I tak to właśnie się rozpoczęło. Też nie było to proste, ponieważ jest tych przepisów, właśnie z mydłem nie jest tak trudno według mnie, bo można sobie naprawdę znaleźć bardzo fajne różne komponenty i przepisy, ale z kremem jest naprawdę trudno. Jest bardzo trudno, bo ta kompozycja, którą ja tutaj stworzyłam, to jest taki zbiór z kilku różnych przepisów i jeszcze ja sama też tutaj dodałam na przykład masło kakaowe, które też to wszystko łączy. I nie było to takie proste. To trwało naprawdę bardzo długo, zanim ten krem powstał. No ale jest naprawdę wspaniały. Udało się i rezultaty pewnie są niesamowite, prawda?
No według mnie tak. Ja jestem zaskoczona. Ja w życiu takiego kremu nie używałam jeszcze. W życiu. I każdy, kto go do tej pory spróbował, to też jest... Dziwnie się najpierw na mnie patrzy po nałożeniu tego kremu na buzię, bo nawet zmienia się kolor skóry. Nawet kolor skóry się zmienia na twarzy. I jakoś tak, no... Jak to właśnie... Jak to jest z technologią plazmową, że ludzie po prostu no, wybałszają oczy i nie wiedzą, co powiedzieć. Dokładnie. I to jest właśnie w tym przypadku, właśnie w przypadku kremu. W przypadku mydła jeszcze nie bardzo, bo ja jeszcze mydła za bardzo nie rozdałam potrzebującym, bo jest ich wielu i czekają, ponieważ ono wysusza i nie mam ochoty ich narażać na wysuszone dłonie albo twarze, dlatego ono jeszcze musi trochę dojrzeć. Ale już się szykuje do następnego mydła i będzie ono już bez kokosowego tłuszczu, także będzie do użytku szybszego na pewno. Dobry wieczór, a ja mam do ciebie takie pytanie. Na ręku masz 3 bransoletki. Ja je od razu zauważyłem, co nie? Opowiedz coś o nich, bo ja widzę, że to są gansy i bardzo pięknie wykonane, co nie? Patrz, one są sklejone, jak je połączyłaś, te rurki i tak dalej. Dziękuję. To są bransoletki gansowe, które ja też robię dla siebie, dla przyjaciół, dla potrzebujących, można tak powiedzieć. Nie wiem, to musiałabym też... Są to wężyki akwarystyczne, połączone są z łączkami też akwarystycznymi. Czyli jest przepływ? Dookoła jest tak, przepływ? Oczywiście, oczywiście. Właśnie chciałam teraz to powiedzieć, że to są złączki, które mają przepływ. Absolutnie. Absolutnie mają przepływ. Próbowane było też spróbowaliśmy z moim mężem, ponieważ on stwierdził, że no, fajnie by było, żeby takie był zapinane, bo na męską rękę jednak jest to trudno wciskać te bransoletki, bo one są na wcisk tak zwane, przez dłoń trzeba je przeciągnąć. Na mydło na przykład, jeżeli nie przechodzi porządnie, no zawsze jest jakieś wyjście. I próbowaliśmy różnych metod, różne rzeczy żeśmy próbowali i były magnesowe. I ja mówię teraz o tych złączkach. I na magnes, i na klej, i na to, i na tamto. Po prostu gansy przejadły, można nawet powiedzieć, że przeżarły wszystko. Wszystko. One muszą mieć przepływ, one muszą krążyć, one muszą być cały czas w ruchu. Dlatego są te złączki otwarte w środku też. I cały czas to wszystko przepływa. W pewnym momencie one wysycha, woda wysycha, zostają same gansy, suche gansy się robią. I tutaj w tych bransoletkach, które tu na zdjęciu widać, to są jeszcze są kryształy górskie. Taki piaseczek, taki bardzo, bardzo delikatny. Okej, okay, dziękuję za odpowiedź. No, to myślę, że tutaj w momencie, jak już pewnie mydełka trafią już do kolejnych innych osób, to będziemy mogli sobie więcej opowiedzieć na przykład o odczuciach, o odbiorze generalnie osób innych na mydła, jak i na krem, bo ten krem to też jest dosyć ciekawa rzecz, o której tutaj wspomniałaś. Sam jestem ciekawy, jak to będzie funkcjonować u ludzi tak naprawdę. Także tutaj jak najbardziej zapraszam Cię i tych wszystkich, którzy będą to używali, żeby podzielili się tutaj spostrzeżeniami tego. Bardzo chętnie się podzielę z następnymi spostrzeżeniami i też odczuciami ludzi, którzy będą używać tych mydeł. Z tym, że najczęściej ci ludzie, których ja mam wokół siebie, ja najczęściej wysyłam to wszystko pocztą. Najczęściej tak jest, bo tutaj wokół mnie, ja mieszkam w Niemczech i mam wokół siebie ludzi, ale są to ludzie według mnie nie on ich nie interesuje. Nie interesuje ich technologia. Dzisiaj miałam też przyjaciółka do mnie przyszła, zobaczyła też to mydło, była też bardzo, bardzo jej się spodobało i tak dalej. I się mnie pyta, co to u ciebie w tych słoikach tyle stoi? Więc mówię, że to są gansa. Co to takiego jest? Zaczęła mi opowiadać, zaczęła słuchać, ale widać było, że męczę się, więc mówię, słuchaj, zajmijmy się czym innym, porozmawiajmy o czymś. Tak, o tak, właśnie, porozmawiajmy o czymś innym. No i to tak jest bardzo często tutaj właśnie z ludźmi wokół, na co ja powiem szczerze, trochę cierpię z tego powodu, ponieważ no, nie mam na co dzień styczności takiej, no, na dotyk, o może w ten sposób, żebym mogła dotknąć tego człowieka, przytulić go, nie wiem, powąchać go, który iskrzy podobnie do mnie. Nie? Jest to bardzo, bardzo trudne w moim życiu. Nie zdarzają się praktycznie tacy ludzie, oprócz moich najbliższych, mojej rodziny, to tak, ale
ci ludzie, którym w otoczeniu moim, absolutnie nie. To nie ma w ogóle tej opcji na tą chwilę. No to można tutaj od razu powiedzieć, że jak ktoś dostanie od Kasi mydełko, to zapraszamy tutaj, żeby się podzielił też swoimi spostrzeżeniami na jego temat. No właśnie. Nie? Możemy tak to zrobić. Okej, okay, Kasiu, fajnie. Chciałabyś jeszcze coś dodać? Może, bo tutaj widzę, że masz te obrączki i mydła i mówisz, że z mężem też jakoś tam w miarę rozmawiać o tej technologii. Czy coś jeszcze jest u Was takiego, co żeście rozwinęli w tej technologii, powiedzmy? O czym mogłabyś się powiedzieć? Co jeszcze ciekawego? Ja na przykład zrobiłam też hełm. Hełm też z gansami i z wodą plazmową. Na wężyki też, tak? Właśnie wykorzystałam te wężyki, z których robię bransoletki. A, no i fantastycznie. To może za tydzień, a masz jego zdjęcia? Bo jeżeli nie, to za tydzień mogłabyś wtedy nam pokazać. Ja przygotuję te zdjęcia i za tydzień będę miała wszystko gotowe. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Także jak najbardziej byśmy to pokazali, ponieważ to jest takie, gdyby kolejny element rozwinięcia i systemów balansujących i innych rzeczy, gdzie to jest, uważam, prostota wykonania jest znacznie większa, aniżeli na przykład męczenie się z wieloma ilościami cewek, prawda? No i waga jest też inna przy okazji. Halo, halo? Tak. Aha, bo tutaj mnie przerywa troszeczkę, także dlatego się pytam, czy mnie znowu nie wyciągnął. Okej, Kasiu, czy jeżeli chciałabyś coś dodać jeszcze odnośnie mydełek czy kremu, to bardzo Cię proszę, a jeżeli nie, to wtedy byśmy przeszli do następnego punktu i dziękuję Ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję, nie mam nic na tą chwilę do dodania. Dziękuję ślicznie. Fajnie i zapraszam za tydzień, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. To pozdrawiamy Niemcy z Polski, Anglii, Australii i w ogóle z całego świata. Bardzo dziękuję, pozdrawiam również wszystkich. Dobra, fajnie, dzięki bardzo, pozdrawiamy. Moi drodzy, tak widzimy tutaj, Kasia nam zaprezentowała całkiem ciekawe zastosowanie tego, nawet w kremach. Uważam, że można to spróbować, bo z tego co zrozumiałem, to tutaj Kasia robiła to też po raz pierwszy i bardzo dobrze, do odważnych świat należy. Więc tutaj jak widzimy, panie mogą zastosować sobie to, bo pewnie znajdą o wiele większe zastosowanie, aniżeli mężczyźni, ale to tylko z plusem dla mężczyzn, uważam, w gruncie rzeczy. Więc moi drodzy, przejdźmy do może kolejnego punktu, gdzie w gruncie rzeczy dr Kesze dzisiaj na 163. teachingu poruszał jak zwykle tematy, które były głęboko związane z różnymi strukturami, jeżeli chodzi o radę generalnie. Ja może tutaj zacznę dzielić screena, co prawda to będzie ze 154. I w gruncie rzeczy 163 jeszcze nie jest w sieci do końca, więc tam były małe jakieś dzisiaj problemy, więc pokażę się, albo już się teraz pokazał, ale ja go niestety nie mam na YouTubie. Mam 154 za to, nie szkodzi. 163, jak zwykle odniesienie do sprawy z panem Dirkiem Lorenzenem, czy jakoś tak się wypowiada jego imię, nazwisko. Ja może Wam podzielę tutaj stronkę, moi drodzy, bo uważam, że też warto wejść na tą stronkę od czasu do czasu i rzucić okiem, cóż się nowego dzieje w świecie przestępczym, że tak powiem. Ponieważ jak wiecie, już bynajmniej powinniście wiedzieć, z połączenia różnych teachingów z różnej przestrzeni, począwszy od 64, skończywszy na ostatnich teachingach, gdzie były poruszane bardzo mocno tematy króla Belgii, pedofilii, generalnie liderów światowych, religijnych i czegokolwiek, co nazywamy albo nazywaliśmy śmietanką społeczeństwa. Nagle okazuje się, że ta śmietanka nie jest taka śmietankowa. To jest stronka, która jest prowadzona przez fundację. Jest to stronka, która się nazywa Facts About Dirk. Jeżeli nie wiecie, to będziecie mogli się dowiedzieć z tej stronki dosyć dużo faktów na temat działalności pana Dirka, na temat jego wykorzystywania i przestępczej działalności na tle naukowym, czyli kradzieży patentów i kradzieży życia wszystkich naukowców, którzy z danymi patentami
które zapragnął mieć pan Dirk, musieli za nie życie oddać. W odniesieniu do tego oczywiście w podłożu pan Dirk jest jedną z głównych osób organizujących przeolbrzymią strukturę ludzi nadużywających dzieci, więc jest to tutaj, jak widzicie, cała przestrzeń różnych dziwnych rzeczy związanych z tą osobą, i jest to jeden z największych szkalatorów, który szkalował, szkaluje, obraża w jakikolwiek tylko może sposób zarówno doktora Cash'a, jak i całą Cash Foundation. Oczywiście jego prawa ręka, pan Sterling ze Stanów Zjednoczonych, który robił dokładnie to samo, w pewnym momencie zamilkł. Wiemy dlaczego, ponieważ dostał w jego przypadku sentencję dożywocia, ponieważ jest to 25 lat pozbawienia wolności z tytułu prowadzenia magazynu dzieci, że tak to powiem. I tutaj też niektóre osoby doskonale wiedzą o tym, jaką predyspozycję posiada pan Dirk, którą używa względem sprzedawania lub rozdawania, w cudzysłowie, darmowych biletów dla dzieci do kina i co się dzieje podczas tego i dlaczego rodzice w pewnym sensie nie są w stanie tego w żaden sposób udowodnić. Natomiast dr Cash zaczął tutaj od tego, ponieważ dlaczego dr Cash ciągle mówi o tym wszystkim? Dlaczego dr Cash pojawił się w różnych krajach w określonym czasie i dlaczego akurat te kraje, a nie inne? Jak już wszyscy dobrze wiemy, dr Cash przez długi okres swojego życia mieszkał w Wielkiej Brytanii, później przeniósł się do Belgii, z Belgii przeniósł się do Włoch, z Włoch przeniósł się do Gany. Gana jest ostatnim jak gdyby miejscem, w którym jak gdyby są dokonywane przemiany, oczywiście, gdzie Wielka Brytania jest i była na początku odwiedzona przez doktora Cash'a z bardzo ważnej przyczyny, a mianowicie rodziny królewskiej, która jest bardzo blisko spokrewniona praktycznie genami z byłym królem Belgii i oczywiście z ludźmi, którzy dla niego pracują, a więc między innymi panem Dirkiem. Kolejnym etapem była Belgia, oczywiście wiemy już dlaczego Belgia, ze względu na króla Belgii i zarówno całą strukturę w Antwerpii, która obsługuje cały świat w odpowiednim towarze. Później były Włochy. Włochy wiadomo też dlaczego, ponieważ znajduje się we Włoszech Watykan, znajduje się miejsce osób, które zawiadują, wręcz podżygają do tego, aby tego typu procedery miały miejsce na świecie plus wojny, ponieważ jak już doskonale wiemy, a szczególnie z 64. wykładu doktora Cash'a, który otwiera nam większe zrozumienie do tego, o czym dzisiaj mówi doktor Cash'a po ponad 2 latach od momentu jego wypowiedzi w 64. w warsztacie poszukiwaczy wiedzy, zaczynamy rozumieć kolejne etapy, że tak naprawdę światowi liderzy, wszyscy nobliści i wszelkie inne osoby związane z powiedzmy tym szczytem światowym są jak najbardziej, że tak powiem, umoczone w organizowanie różnych dziwnych przedsięwzięć na przestrzeni całego świata. Te wszystkie rzeczy są napiętnowywane przez doktora Cash'a z bardzo ważnej przyczyny. Jeżeli budujemy magrawy, jeżeli budujemy tą technologię, jeżeli zaczynamy interesować się tą technologią, jeżeli chcemy być lub zostać studentem Cash Foundation, wiecie, co jest pierwszym krokiem. Pierwszym krokiem jest podpisanie traktatu pokojowego nie z doktorem Cash'em, nie z Cash Foundation, tylko ze samym sobą. Wydrukować go sobie i podpisać, że ja jestem w zgodzie ze swoją własną strukturą, nie będę jej okradał, a tym bardziej nie będę wpływał na innych. Dlaczego jest to właśnie tak kluczowym elementem? Ponieważ, jak wiecie, Ziemia i Układ Słoneczny ma swoje określone położenie w galaktyce, zarówno nie tylko on, jak i powiedzmy bliźniaczy system słoneczny. To wszystko na przestrzeni skrzydła galaktyki, na przestrzeni galaktyki i tego, co my nazywamy naszym wszechświatem, ma gdzieś swoją określoną
określoną pozycję i swój określony, w cudzysłowie, czas, w którym następują ogromne zmiany. Te zmiany właśnie jesteśmy w ich wielkim i szerokim procesie. Żebyśmy byli zaakceptowani przez Radę Wszechświata, której odwzorowaniem jest Rada Ziemi, tutaj w tej chwili ona się nazywa Radą Ziemi, natomiast ona będzie miała nazwę Universal Council, czyli Rada Wszechświata, jesteśmy odizolowani od pewnych rzeczy. Nie to, że ktoś nas wyrzucił, tylko dlatego, że nasza własna ignorancja i nasza własna chęć, chciwość i inne rzeczy, które są zupełnie bezsensowne w istnieniu struktury Wszechświata, mają dla nas numer jeden, są na piedestale, są esencją naszego życia. Przykładem tego wszystkiego może być między innymi Pan Dirk, przykładem tego wszystkiego mogą być wszelkie religie na świecie, jak i większość, zdecydowana większość światowych liderów, o których praktycznie po imieniu mówi dr Keshe w 64. Nawiązaniem do dzisiejszego 163, w sumie to takie dziwne, bo trójka plus jedynka daje nam czwórkę, nie? W gruncie rzeczy, ale to takie szukanie dziury w całym. To wszystko sprowadza się do tego, że ta technologia i energia względem przemieszczania się naszego Układu Słonecznego zaczyna zmieniać strukturę, może nie zmieniać, zaczyna czyścić to, co żeśmy, albo nad czym żeśmy pracowali, żeby zaszlamić to przez setki lat. I w tym momencie zaczyna to być czyszczone. Gdzie, jak i dlaczego to jest czyszczone, to jest zupełnie inna, dłuższa historia, która jest też opowiadana przez doktora Keshe na wielu publicznych wykładach, ponieważ, jak wiecie, Keshe Foundation jest transparentną, powiedzmy, organizacją i wiedza jest jedyną rzeczą, która jest wydawana z tej organizacji. Urządzenia to jest tylko fanaberia naszego słabego zrozumienia kreacji nas samych, ponieważ i tak w gruncie rzeczy to wszystko posiadamy tylko dlatego, że zaszlamiliśmy to błędną strukturą emocjonalną, weszliśmy w błędne koło fizyczności. I w tym momencie cała rada, te wszystkie latania, te wszystkie McGrawy, te wszystkie urządzenia, one coraz więcej i my sami świadomie, coraz więcej zaczynamy otrzymywać z czegoś, co jest filtrem tej energii dla nas wszystkich, a jest to nic innego jak Rada Ziemi. Ponieważ gdybyśmy byli wystawieni na strukturę tych pól magnetyczno-grawitacyjnych, które właśnie teraz zaczynają obiegać strukturę Układu Słonecznego, to niewielu z nas mogłoby w stanie być, prosperować w tym stanie, w którym jest obecny. A nie chodzi o to, aby kreacja była niszczona, chodzi o to, żeby ekstensywność i rozwój kreacji był podtrzymywany przez samego Kreatora. Więc tutaj w tym momencie wszyscy już, a bynajmniej prywatni studenci Keshe Foundation, z czego bardzo się cieszę, zaczynają coraz bardziej rozumieć, coraz bardziej widzieć strukturę i dlatego coraz głośniej i coraz wyraźniej będziemy określać coraz więcej nowych elementów, które zawsze gdzieś tam były dla nas tematem tabu, nie do końca zrozumianym, nie do końca opowiedzianym albo przekrzywionym w pryzmacie jakichś ksiąg, które miały na celu tylko i wyłącznie przekrzywić tą całość, aby przynieść kolejne wartości materialne dla tych, którzy dokonywali tego przekrzywienia. Czas prostoty, czas ułatwienia, czas zrozumienia nas samych. Ale żebyśmy do tego doszli, musimy pozbyć się swojego własnego szlamu. Jeżeli ja jestem tobą, ty jesteś mną, a on jest nami, to znaczy się, że jeżeli to rozumiemy, to wiemy, że dopóki takie osoby jak pan Dirk, dopóki takie osoby, które są podobne do niego, istnieją, są naszymi reprezentantami. Z takimi reprezentantami nie mamy czego szukać we wspólnocie wszechświata. A jednocześnie, jeżeli nie mamy czego tam szukać, jednocześnie nie będziemy w stanie zrozumieć, bo to nie jest, że ktoś nam coś daje lub zabiera. Nie będziemy w stanie zrozumieć samych siebie na poziomie, który będzie wymagany do nadchodzących przekształceń. Dlatego dr Keshe pokazuje nam te wszystkie rzeczy. To nie chodzi o to, żeby wziąć sobie kolejnego pedofila na widelec i próbować go usunąć lub oczerniać wszystkich. To jest tylko i wyłącznie z
to jest tylko i wyłącznie z dobrem dla nas, jako nas samych. Ponieważ tacy ludzie nie mają tak naprawdę esencji bytu w strukturze wszechświata. Doktor Kesze o tym mówił wielokrotnie, w 163 potwierdza to po raz kolejny, przechodząc z tego tematu na dodanie do wiedzy w strukturze duszy. Oczywiście, jeżeli chodzi o streszczenie tego nauczania, ja sobie je dzisiaj zupełnie podaruję, ponieważ jest to wiedza, która musi być zrozumiana, żeby mogła być przekazana dalej. Natomiast na pewno będziemy to tłumaczyć. Zabierze nam to pewnie chwilę czasu, zanim dojdziemy do tego elementu, ale będziemy to tłumaczyć, żeby każdy mógł dotknąć tego, co powiedział dr Kesze, zrozumieć to na swój własny sposób, żeby móc ufać sobie samemu. To jest najważniejsza z rzeczy, jaka jest proponowana podczas robienia różnych wykładów przez doktora Kesze, gdzie nie mówi nam, abyśmy poszukali kolejnej osoby, która za chwilę zacznie bezcześcić nasze własne zrozumienie. Mamy je znaleźć w samych sobie. Oczywiście przy tej okazji chciałbym podziękować wszelkim osobom, które biorą udział zarówno w tłumaczeniach, jak i w korektach tych tłumaczeń, bo jest to naprawdę niesamowita wartość i walor edukacyjny dla wszystkich tych, którzy nie są w stanie dotknąć tej wiedzy z punktu widzenia niezrozumienia na przykład języka angielskiego, ale z drugiej strony też ułatwia to automatycznie pobieranie tej wiedzy, ponieważ jeżeli mamy pisany tekst, w tym momencie możemy go sobie ściągnąć, a wszystkie teksty są umieszczone. Jarku, jakbyś mógł przygotować naszą stronkę YouTube'owy kanał, na którym wszyscy mogą znaleźć tłumaczenia, bo do tego bym chciał zaraz też dojść, jeżeli mógłbym Cię prosić. Albo Piotrek, jeżeli jesteście. Ja już się pojawiacie. A, dobra. No to jak będziesz stary miał, to proszę daj mi znać, to wtedy, albo po prostu podziel to i będzie, tak będzie najlepiej. Więc w tym momencie, moi drodzy, wszelkie tłumaczenia, które robimy, one nie są trzymane dla Was, one są robione dla wszystkich, którzy są w stanie ogarnąć swoją otwartością umysłu tego typu rzeczy. Co niektóre rzeczy są tłumaczone na brudno, więc no, trzeba nam tutaj wybaczyć pewne elementy niedopracowania, ale uważam, że te tłumaczenia są na tyle zrobione poprawnie, że śmiało możecie wyciągać z nich wiedzę. Nie jest to tłumaczenie maszynowe, a więc ma to jak najbardziej sens. Jedynie mogą być błędy lub stylistyka, ale no tutaj, moi drodzy, mam nadzieję, że to nikomu nie będzie przeszkadzało. Każde nowe tłumaczenie, które robimy, w sensie, które jest dopieszczone, tak jak 152, za co tutaj bardzo dziękuję, w szczególności jeżeli chodzi o korekty Arkowi, który włożył dużo serca i pracy w to, wypuszczamy na przestrzeni Facebooka i różnych innych kanałów, żeby każdy mógł sobie do tego zajrzeć, ściągnąć nawet na telefon tekst, ponieważ z YouTube'a można sobie ściągać tekst i odsłuchiwać sobie to nawet z lektorem sztucznym, czy jakkolwiek Wam się to podoba, abyście mogli sobie to odsłuchiwać w radiu, w telefonie, w podróży do pracy, szkoły, na studia, jakkolwiek. Więc jest to moim zdaniem bardzo duże ułatwienie dla ludzi, aby mogli dotykać czegoś, czego my nie do końca wszyscy rozumiemy, ponieważ te ostatnie warsztaty, a szczególnie też dzisiejszy warsztat, gdzie było mówione bardzo dużo o wspólnocie wszechświata, muszą być zrozumiane przez wszystkich indywidualnie i ciężko jest to przerzucić nawet przez pryzmat zrozumienia. Wydaje nam się to łatwe do powiedzenia, natomiast czy mówić tylko dla mówienia, czy mówić z sensem? Tutaj są dwa różne bieguny te prawdy o tej nauce, więc my pozwalamy mówić tej osobie, która tak naprawdę wie o tym wszystko, ponieważ jest tutaj po to, aby nas uczyć, czyli mam tutaj na myśli doktora Kesze. Moi drodzy, przy okazji też chciałbym wszystkich zaprosić do współpracy, jeżeli chodzi o tłumaczenia. Mamy tutaj wiele rzeczy do
opracowania, że tak powiem. Pracujemy w tym momencie na trzech oddzielnych jak gdyby torach. Jeden tor to są wykłady dla dzieci, drugi tor to jest publiczne tłumaczenie publicznych warsztatów, trzeci tor to jest w sumie na czterech, trzeci tor to jest zdrowotne i czwarty to są wykłady prywatne. Więc jak najbardziej każdego zapraszamy, kto czuje się na siłach. Wszystko jest przygotowane, wystarczy poświęcić 2-4 godzin tygodniowo, żeby pomóc innym zrozumieć. Oczywiście o wartości tego zrozumienia, jeżeli ktoś zrozumie bardziej niż ja, to i tak dodawam do wiedzy, prawda? Więc w gruncie rzeczy wszyscy korzystamy z ogółu tego, że zaczynamy to coraz bardziej rozumieć. No to by było na tyle z mojej strony, moi drodzy. Na dzisiaj jeszcze przygotowaliśmy tłumaczenie 154. 20 minut, więc puścimy teraz te 20 minut. Natomiast jakbyśmy to zakończyli, to jeżeli macie do pokazania coś, moi drodzy, a w szczególności jeżeli chodzi o pracę emocjonalną z Gansami, ponieważ jak wiecie, od dość, powiedzmy, już długiego czasu, bo można powiedzieć, to już jest w gruncie rzeczy 2 miesiące, jak nie lepiej, na wykładach doktora Keshe praktycznie nie pokazuje się żadna materia, przez co też prawdopodobnie troszeczkę popularność tego spadła, albo nawet się zwiększyła. Trudno mi teraz na tą chwilę to jak gdyby oceniać. Natomiast nie o popularność nam chodzi, tylko o przekaz wiedzy, gdzie mówimy tylko i wyłącznie o strukturze wolnej plazmy, mówimy o strukturze emocjonalnej i o wielu, wielu rzeczach, które absolutnie są dla nas, jak to się mówi, mind-blowing, czyli po prostu czacha dymi, gdzie doktor Keshe mówi o czymś, co już niby wiedzieliśmy, ale w gruncie rzeczy to była tylko wiedza, tam nie było zrozumienia. Teraz mamy dokładnie połączenie tych kropeczek ze sobą, co jednocześnie... Marcin, ty chcesz to puszczać? Tak, mogę puszczać. Nie ma problemu, nie ma mniejszego problemu, okej. Okay. Więc tutaj, moi drodzy, jeżeli macie doświadczenia, to chciałbym, żebyście je pokazali, bo to jest coś niesamowitego, jak można pracować ze strukturą Gansów. Coś na zasadzie tego, co wcześniej Witek pokazywał na zasadzie wahadełka, tylko że tutaj nie używamy żadnej materii, nie używamy żadnych rąk, używamy tylko i wyłącznie struktury emocjonalnej, czyli przepływu emocji poprzez naszą duszę, łamane przez emocje, łamane przez fizyczność, bo już chyba wszyscy zaczęliśmy rozumieć od zeszłego tygodnia, że nie ma podziału na trzy. Tak naprawdę te trzy to jest jedność. I teraz, jak już rozumiemy tą jedność, możemy się zacząć zastanawiać, czy to ciało ma ciągnąć duszę, czy tak naprawdę fizyczność może być, czy ciało może być transportowane poprzez duszę, skoro jest jego elementem albo jej elementem. To jest bardzo ciekawe pytanie. Więc, moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i wrócimy jeszcze chwilę po tym, co nam doktor Keshe tutaj opowie. 5 minutes has changed. Would you like to change the neutron to the body of the man? When his environmental condition, what you call life, changes and you become a center of force, that now you have a proton and electron. What would it manifest itself as to? Or would you like to be in charge and the control of this division? Then you decide in the new position what you'll be seen and you'll manifest yourself as. In the division of heavy elements, we get a small lighter element in mass and a heavier element in mass, that the collective mass of the two is near enough the original before the decay. Is again through the language of the man has fallen in the same trap of explaining things in a different way, or is the decay the death of the man? But the decay of a neutron was at end of the life of the neutron. It became the inspiration and the source of the new life. A proton
an electron. And in respect to the environment they are, now it was plutonium, now it shows itself as zinc. Is zinc in essence the plutonium? Because in the cycle of division somewhere has ended up to become zinc. Is the fear of man, of death, in fact, in reality, meaningless? If you understand the truth about the creation and operation of the universal work. Have we, or do we become immortal? We inspire is for the man to gain the knowledge to deliver his own soul from what he, or maybe be it, can do in the future. We don't teach, we don't preach, we enlighten. Enlightenment allows you to see the light, the path to your soul. Any other question? Thank you, Mr. Keshe. You're welcome. Hello, Mr. Keshe. Yes. Can you hear me? Yes. Hi. Hi, my name's John Kane. Hi to all, and love your work. Where are you from? From, I'm just in Wales, Chester. The beautiful city of Chester. Many times, many days I was spending. Oh, great. I didn't realize you'd visited now. It's a lovely little city. But I wanted to get in touch. I've been working with your technology since October, when you released the blueprints, more or less. Had a crazy journey during the time, but I wanted to just quickly talk to you about I've had like a spiritual soul awakening. Started researching, you know, the technologies and Stephen Greer, Dr. Greer as well, with like the disclosure, because I've been pushing for disclosure and other aspects of what's been going on in the world. But what resonated a lot with me, and I understood your teachings more or less from the get-go, it all made sense. But I had, with my wife initially, like a flash in the room, in the bedroom. I've been researching and looking into zero point energy and all the rest of it. It was early hours of the morning, and we had a flash. We were both cuddling in bed, sort of thing. I was talking to her, which was profound, to say the least, because it was like seeing the light, effectively. But the reason why I connected with you, because I remember in one of your lessons, you talked about, I had a second flash, but it was when my wife was asleep, and I told her how much I loved her. Unconditional love, effectively, and I got a second flash, so I've had two of those. And since then, I've been connecting with my soul, trying to make decisions and being living from the heart. And I've been on like synchronistic journeys doing the work, seeing lots of things and being in touch with nature more. And it's been such a wild journey. But I've had distractions and things like that, so I've not had as much chance as I would like to have been involved with yourselves. I've been researching many aspects, the spiritual side, the quantum physics, cross-referencing and looking at cymatics and frequencies. But I've been getting some good results from your technology. I put my YouTube channel up. I felt like I've been slowed down quite a lot. And sidetracked from trying to get involved more. But I believe that we exist on
all dimensions effectively and all come from the single point, and are like fractals of God, each of us. You know, that's my stand, my viewpoint on where we are. We're all connected. We're connected to everything. But we've just lost consciousness of knowing that, and it's raising your consciousness, I believe, to make these connections and share the knowledge. And I've been hoping that the knowledge, because when I was working, I've used crystals. I've got like healing tool that's like a crystal with a green laser. I've got like it's like a wand, effectively. It's got peridot and amethyst in it. And put my little finger in. I've got a ring which is gold and titanium. I've got a titanium one on my right hand. And I built it in synchronicity in no time, and it all fit on a torch effectively. And I believe like I've created a healing tool. And it's been, I know it may seem bizarre, but with the MagRav stuff, I've been getting like perpetual motion with magnets when you spin, hold them above a surface, even throughout my house. I'm picking fields up all the way through my house, on the roof, going down the cupboards in the kitchen, picking up AC current. So yeah, the technology is, I know it works, and I believe, you know, and I appreciate and can't thank you enough for your knowledge. And the rest of the guys, Rick, apologies to Rick, because I've been trying to get on his reactor group, because I've got a couple of ideas for possible lift and or different geometric. I've been using geometric shape, and pentagons always stood out to myself. So I've done like pentagon prisms opposing each other at the zero point. And I've got some ideas basically, which I need to develop further, but I'd love to get involved with you more I'm struggling a little bit on my own, because I don't get much support from, you know, people around, to be honest, which I was a little bit disappointed in. But there is a group in near London who are active in these things, Keshe Foundation, the scientists, okay, electrical engineers, and the rest. You can communicate with. The problem is, what we see is that a lot of people understand, and they join the foundation in different ways. And after a while, the limitation of understanding stagnates, because it conflicts with a lot of things which was accepted and believed, and now you have to unravel it. And in trying to unravel your own understanding, and then accepting that, or understanding that what I understood was not totally correct in all ways, this brings a judgment point where people decide, I can't go any further. Or the conduct of the response in respect to the new technology. They leave it and they come back to it after a while, and then they come with a vigor, because now they had a chance to be away and come back and understand more. The process we see, the understanding we what you call, not promote, but put forward for people to do things, is showing different path to the same point. Be it the coils, be it the cores, be it the gas reactors, be it the gas reactors, be it mixture of combination of different things. We are a vast society of different strength intelligence. And so what I've done is to spread as many different ways that somebody in different and a totality of the school of thoughts finds a point of connection that they can relate.
themselves to. Some people look for the path to spaceship, some people look the path to their soul, some people look for the path to better agriculture. Everybody is taking from this what they need. When I was in Tehran, President Ahmadinejad made a very clear decision by my stay in Tehran, which puzzled me, and even today I'm still puzzled. The decision made by Ayatollah Khamenei and Prime Alibant, President Ahmadinejad, was we do not want to have anything to do. You cannot practice medicine here. You cannot practice, what do you call it, energy here. You cannot practice farming here. All we want you to do to take us to space. All we are interested is space technology. And this has been a puzzling for me, that why a nation who knows they have access, they can have access to everything, have narrowed it down to one point. At that time, it was a big puzzle for me. I still is a puzzle, but in a way I see through the riddles, I can understand. In trying to primarily promote the space part of the technology, they could see themselves to be elite. They could see an advantage in being able to do things that others couldn't, and then apply it, and by implication of it, dictate new position. And I understood this fairly quickly when I was in Tehran, how President Ahmadinejad was laying out my work in the background, and was trying very clearly to keep me out of the scene in Tehran, but bring the achievement of the Iranian scientists as a group. Later on, I understood his personal, what do you call, motion or intention behind it, which was the blocking stock. The rest was a mirage, but we saw what it was his plan, what he was trying to do. But at the end of the day, when I look at it, 8 years, 9 years down the line, the intention of the space technology for Iran has been a tool of peace for Keshe Foundation and worldwide. When we negotiated with the 5+1, we didn't negotiate from point of weakness. We negotiated at the point of the strength we have, we can deliver, and we don't need you. So, all you did with 5+1 is come out of, be part of the club, can be part of it, can be joining, can we have some of the knowledge? And in that knowledge, 5+1, Russia and China took part of it, and they understood, Syria took part of it for the application. But in reality, the rest have been sitting on the sideline, even though they have the patterns in their hand. And so many times I wonder how come nations like the United States and the others have the same documents and the same things they don't see. It came back to the light you mentioned. I took the light to Iran. I enlightened the scientists. And that's all I needed to do. And people come in, and then they expect things, and by expectation, if it's not there, there is something wrong with this technology or that. When you see the picture, when you understand the totality, then you understand what you have achieved or how much you've matured. And then you can go to the next step. Many times, I sit back and look at the whole, where it is and how I can guide humanity to be enlightened in Mongol. But the reality is that humanity does not have the same intellect. And that is the problem. We cannot, we try to enlighten, but not everybody sees the light at the same strength as the others. Try to understand
according to your intelligence, and in so many ways, the soul of the man is the best guide of the man. My job is to take those who come to understand the operation of the soul into the space of the universe, because the soul is sacrosanct and does not get tainted, and secondly, does not kill, does not destroy. In so many ways, we say, you write, you sign the peace treaty. It means we want you to understand the operation of your soul. Because the soul is at peace, soul shall not kill, because it positions itself, it never destroys anything. It's a contract between the man and the soul of the man, in a way that his own creator wreaks himself. Any other question? Thank you very much from Chester. I have had many beautiful days there. That's did it tell you my name? John Kane, sorry. I don't know if I've mentioned. Thank you very much. No, you're welcome. I like the wall of the castle. You can walk on it and then you understand those walls have no meaning anymore. No, no. We need peace, but looking at the technologies, there's so much that's suppressed, and we should have access to what's already known as well in other technologies potentially. So, with what we have opened up in Ghana and coming up in the other countries, you will find the knowledge share become accessible very, very rapidly. The teachings, especially now the masters in like agriculture, will use the what they call KF Center in Ghana as a center for agriculture teaching on a full-time basis that worldwide people can join agriculturists. Sharing this kind of knowledge, which is on the edge of science, unconditionally creates a lot of problem for those who were hoping to make money out of it. That's the problem. And this is where the barriers are. If you teach freely enough, there's other people who can do part, and we go back into what I call the barter system. We all know, but we are prepared to do this, because I can't do it. What would you do for me if you give me this much plasma, I can give you so much gas back. It's a new way of looking at it and operating at it, but we have to see how we change our own understanding and don't let other people's, prey on our own weaknesses between the understanding of our own physicality and our own soul, what we call our creator. Thank you very much. Any other question? No. I to, moi drodzy, było 20 minut, myślę, dość głębokiego, jak gdyby podsumowania wielu naszych dążeń przez doktora Keshe. Dlatego te wszystkie tłumaczenia są dla nas tak bardzo ważne, ponieważ po pierwsze, podczas tłumaczeń uczymy się o wiele więcej i o wiele szybciej i w o wiele głębszym wymiarze. Po drugie, w momencie, kiedy inni ludzie słuchają tego z odpowiednią uwagą, z odpowiednim skupieniem i zaczynają odpalać swoje struktury, prawdopodobnie wielu z Was jest w stanie poczuć to. W momencie, kiedy jest grupa ludzi, która zaczyna rozumieć tą technologię i zaczynają tworzyć odpowiednie pola plazmatyczne. Tak samo jak zauważyliście tutaj, wielu ludzi przyszło do tej technologii, dotknęło tą technologię z zamysłami mniej lub bardziej szczerymi. Problem jedynie polega ich na tym, że tak naprawdę te osoby nie okradają innych, okradają tylko i wyłącznie samych siebie. Z własnej duszy. Mam nadzieję, że ludzie bardzo szybko zaczną rozumieć tego typu
tego typu interakcję, która jest jedyną interakcją prawdziwej kreacji, stworzenia czegokolwiek na przestrzeni unikosów. W momencie, kiedy dr Keshe mówił, ja ci dam wiedzę, albo ja ci dam gansy i tak dalej, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, gdzie jeżeli ktoś nie ma zrobionych gansów, nie ma możliwości, albo ktoś uwielbia, albo kocha robić gansy, bo znalazł sobie w tym jakieś swoje upodobanie z różnych przyczyn, czuje się świetnie, czuje się bezpiecznie w tym środowisku i tak dalej. Moi drodzy, nie ma tutaj w ogóle możliwości, żeby gansy były zindywidualizowane w stosunku do jednej osoby i żeby nie mogły być w rękach innych. Wymienianie się, dawanie na różnych, oprócz zarabiania, na różnych poziomach, w tym momencie, moi drodzy, widzicie, że to jest prawdziwe dopełnienie zrozumienia technologii. Okay? Dlatego w wielu poziomach, na wielu aspektach, wielu ludzi zatrzymuje się ze swoją wiedzą. Zatrzymują się ze swoim zrozumieniem właśnie dlatego, że ograniczyli się do właściwości materialnych lub mniej materialnych, ale bardzo nisko emocjonalnych. Także moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że każdy i tak zrozumiał to na swój sposób. To, co dr Keshe tutaj powiedział. Jak widać, było to jeszcze też tłumaczenie, które jest, powiedzmy, zrobione na brudno, więc jak najbardziej zachęcamy do pomocy w gruncie rzeczy, aby jeszcze szybciej, jeszcze więcej, jeszcze lepiej, w jeszcze lepszym stopniu rozprzestrzeniać tę wiedzę. Więc, moi drodzy, jeżeli macie coś do dodania, to bardzo zapraszam. Jeżeli chcecie o coś zapytać, to też zapraszam. Jeżeli chcecie coś pokazać, to też właśnie zapraszam, ponieważ przechodzimy do ostatniej części, która jest pytaniami i odpowiedziami. A więc tutaj mamy taką chwilę, powiedzmy, pogadamy. Okay? Jeżeli ktoś jest na panelu viewerów, czyli tak zwanych obserwujących, możecie podnieść łapkę, jest ona po lewej dolnej stronie okna Zoomowskiego, wtedy weźmiemy, przerzucimy was na panelistę i będziemy mogli przez chwilę podyskutować. Okej, okay, jakieś pytania? Jakieś pytania, czy ktoś by chciał zaprezentować coś, moi drodzy? Pamiętajcie, że wasze pytania pomagają zrozumieć innym. Bo mogliby mieć to samo pytanie, ale akurat ich tutaj nie może być z jakiejś ich tam własnej przyczyny życiowej. Cześć wszystkim, Jarek z tej strony. Ja bym miał takie pytanie odnośnie, chyba to było 154 teaching, ale nie jestem pewny, bo już teraz mi się pomieszało trochę. Czy robienie gansu CO2 możemy stosować do tego jakby sole, czyli chlorki potasu lub chlorki magnezu, dodając to po prostu do warunków tworzenia CO2? Tak. Dokładnie używamy chlorków, tak? Mhm. No bo właśnie o to mi chodziło, żeby po prostu stworzyć jeszcze, mam w planie tak, żeby stworzyć CO2 o różnych właśnie, w różnych warunkach, bo to mi cały czas chodzi po głowie, ponieważ chcę jeszcze równocześnie, oprócz kontaktowania się ze swoją duszą, chcę po prostu jeszcze popraktykować trochę strukturę właśnie gansów, bo wiem, że to też daje dużo do zrozumienia. Dlatego chciałem jeszcze zrobić gansy na różnych, w różnych warunkach i będę chciał to też jeszcze po prostu przedstawić, bo mam tutaj
dosyć duże spektrum właśnie warunków tworzenia CO2. Mhm. Także to potas to będzie na 40, ale tam jeszcze będę chciał zrobić jeszcze na wyższej masie elektronowej i atomowej. Mhm. I jeszcze będę chciał zrobić gaz z bizmutu, ale też w warunkach innej soli. Także jeżeli to wszystko zrobię, to będę mógł się właśnie z wami też podzielić tym i powymieniać się. Także też jeszcze nie skończyliśmy na gansach, także będziemy jeszcze praktykować to. I dla zrozumienia, dla jeszcze tych, którzy jeszcze się wdrażają w tą technologię. Tak, fajnie, dzięki za dodatek, Jarku. Pewnie tutaj, no powiedzmy, jest bardzo ciężko w kwestii, załóżmy, 2-3 godzin zawrzeć informacje zarówno dla tych najmłodszych, że tak powiem, czyli dopiero zaczynających z tą technologią, no i tych, którzy już są gdzieś tam daleko w polu i chcą jeszcze więcej, więc jest to pewien, powiedzmy, taki malutki problem organizacyjny, ale myślę, że zabawa z gansami będzie tak długo trwała, aż będzie tutaj, tak jak dr Kesze mówi, last man standing, czyli do ostatniego stojącego człowieka, ponieważ w gruncie rzeczy struktura naszego ciała jest w pełni gansowa, prawda? Więc tutaj na pewno, a tutaj fajnie, dzięki za chęć dzielenia się, ponieważ wiem, że kupa ludzi porobiła gansy z bizmutu na zwykłej soli, więc tutaj na przykład na soli potasowej czy jeszcze jakimś innym chlorku można by było to jakoś wymieszać, gdzie jak wiemy sód i potas mają zupełnie przeciwne współdziałania, czyli jeden jest skurczowy, drugi jest rozkurczowy, a więc jeżeli tak naprawdę wymieszamy dwa gansy, które są zrobione na podstawie jeden sodu, drugi jest na podstawie potasowej, w tym momencie zaczynamy uzyskiwać przeciwmierne potencjały, a więc zaczyna się ciekawa zabawa. Więc tutaj jak najbardziej i zapraszam do powrotu z waszymi doświadczeniami na ten temat, a szczególnie zachęcam do zabawy już na gansach z emocjami, moi drodzy, bo wiem, że niektórzy już się bawili tym. Widziałem nawet filmiki efektów, które uzyskali dzięki zabawie, powiedzmy, w emocjonalny sposób z gansami. Pozwala nam to zaobserwować i zrozumieć jeszcze wiele, wiele innych aspektów, które powoli zaczynamy gdzieś tam przyswajać albo zaczynamy je odkurzać, ponieważ były gdzieś na górnej półce i zupełnie o nich zapomnieliśmy albo chcieliśmy zapomnieć, zależy. Okej, czy ktoś jeszcze miałby jakieś pytanie? Dzięki, Jarku. Albo chciałby coś pokazać? Jeżeli nie, moi drodzy, to dziękuję wam bardzo, szczególnie też tym osobom, które tutaj pokazywały, tak jak na przykład Kasi, Witkowi i innym prowadzącym, którzy byli w stanie pokazać to, co zrobili, ponieważ to pokazuje całkiem fajne spektrum i zastosowanie. Wiemy już, że kremik jest całkiem czadowy, a więc, moje drogie panie, czas zacząć pędzić gansy lub poprosić kogoś o to, żeby przesłać te gansy i co, zacząć stosować poprawną chemię, że tak nazwę. Oczywiście chemię w cudzysłowie. Nic, moi drodzy, dziękuję ślicznie. Dzisiaj jest 16 marca 2017 roku. Dziękuję wam bardzo za spędzone ponad 2 godziny razem. I zapraszam was o godzinie 19 na kolejne 69, kolejna ciekawa cyfra, warsztaty, polskie warsztaty poszukiwaczy wiedzy. Dziękuję bardzo i dobranoc.